Prace trwały od lipca. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni i chodników z kostki betonowej oraz wykonanie zjazdów i renowację zieleńców. Bardzo dziękuję z tego miejsca w imieniu mieszkańców, ale także w imieniu pacjentów przychodni, dlatego że na ulicy Klonowica znajdują się przychodnie, znajdują się gabinety lekarskie, apteki i naprawdę ten ruch pieszych jest tutaj bardzo duży. Z mieszkańcami pracowaliśmy, aby ta droga mogła wyglądać tak, jak wygląda jakiś czas. Dzisiaj mamy tego efekty. Mogę powiedzieć tylko tyle, że przy zgodzie i zrozumieniu nadal możemy zmieniać Radom. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się doprowadzić tę przebudowę do końca. Nie obyło się jednak bez problemów związanych z dokumentacją. Prawie 700 tysięcy złotych, inwestycja, która została wyprowadzona tak naprawdę od zera, bo ta dokumentacja, która była tworzona bardzo długo z problemami. Udało się to wyprocedować, przeprocedować i mamy gotową ulicę Klonowica, jak Państwo widzicie na pełnym odcinku w kostce brukowej. W końcu to jest miejsce, gdzie można, idąc do przychodni albo apteki, nie martwić się o własną kostkę, że się ją skręci. Całkowita wartość inwestycji zakładająca przebudowę ulicy Klonowica wynosiła ponad 750 tysięcy złotych.